partnerem medialnym programu jest Antyradio. Kamery Mio. Nowa jakość nocnych nagrań. Sponsorem programu jest Ceramizer, który regeneruje nie tylko silniki motocykli. Sponsorem programu jest Harley Davidson Twin Peaks Warszawa. Sponsorem programu jest Triumf Polska. Sponsorem programu jest Rebel Horn. Witam w programie Motoślad. W dzisiejszym odcinku kontynuujemy akcję wyścigową, tym razem motoklasa 600 i 1000. Promet Huberta z Nornicy Pruszków nigdy się nie poddaje. Tak, tak, to już 25 lat CVO Harley Davidson. No i kolejny odcinek związany z wyścigami motocyklowymi, do których Państwa staramy się zachęcić. Tym razem otrzemy się o klasy królewskie, ale za każdym razem wspominamy jedną rzecz. Zaglądajcie na strony moich przyjaciół, tu się wyświetla. No i zaglądajcie na strony PZMotu, czytajcie regulaminy. Myślcie o tym, jak doprowadzić do tego, żebyście byli po pierwsze bezpieczni, a po drugie, żeby Was nie odrzucili na badaniu technicznym, nie powiedzieli, panie, panu brakuje tego, a pan ma tego za dużo, wszystko to jest bardzo, bardzo istotne. Kwestia homologacji, kombinezon, kask, właściwie wszystko musi być homologowane. Kombinezon przede wszystkim jednoczęściowy. One są właściwie wszystkie homologowane, to ten warunek jest spełniony, to już spoko. No i kask również dobrze, jakby był homologowany. Oceni to osoba, która to bada. No tak, ale możemy tuż przed zawodami odpaść, bo kask nie ma odpowiednich dokumentów. Tak, na każdym kasku jest naklejka, czy on jest certyfikowany, czy nie. Czyli jeśli to tam jest, to śmiało możemy podchodzić. Dobrze, jakie motocykle w klasie 600 są najbardziej popularne? No myślę, że bezwzględnie Yamaha R6, dalej jest tutaj królową, jest oczywiście też Honda, ale ta Yamaha najbardziej jest tutaj pospolita, to nawet nie ma co mówić. Kawasaki znikło z pól startowych od paru lat, więc myślę, że te motocykle, które powiedzieliśmy, oczywiście Włochy też będą tutaj istniały i będzie ich coraz więcej. Triumph, zresztą teraz wychodzi mniejsza 660, nie 675 Daytona. Ale jednak ta Yamaha chyba teraz króluje, biorąc pod uwagę też części, no bo to jest bardzo istotna rzecz, że dostępność do japońskich motocykli części jest dosyć duża, nie? Więc wracając do tych królewskich, które tutaj powiedziałeś na początku naszego materiału, no tu nie ma żartów. I tu rzeczywiście i kwestia kombinezonu, i zachęcam osoby, które chciałyby stuningować motocykl, że lepiej stuningować właśnie swój ubiór i kupić kombinezon jednoczęściowo oczywiście z airbagiem. I to naprawdę ratuje dużo zdrowia przy każdej glebie, przy każdym kraszu. No i nie ma co ukrywać też życia w niektórych przypadkach, więc kask nie ma co ucinać, że może tańszy za 500, może tańszy za 600. Trzeba po prostu zapłacić, kupić dobry kask, rękawice również i buty. To wszystko w momencie, kiedy zsiadamy z motocykla, w momencie szlifu przechodzi maksymalny test, drapiąc, zdzierając się na homologowanym asfalcie, czyli bardzo chropowatym. No właśnie, jeżeli nie wiecie, jak bardzo można się podrapać, to zwracam się do tych, którzy jeżdżą na zdrapę albo nie myślą o tak dobrych ciuchach. Połóżcie rękę na asfalcie, nawet takim naszym drogowym, i przejedźcie ręką. To co się dzieje przy 150, 200 i więcej na godzinę. No dobrze, wiemy, że Yamaha, wiemy, że te sprzęty są w czubie w klasie 600, natomiast co można zrobić? Ale jeszcze wracając do motocykli, które jadą w tej klasie, to ważna informacja, trochę ciekawostka pewnie, że w zeszłym roku i w tym roku pojedziemy w klasie 600 również na motocyklu, możemy pojechać na motocyklu litrowym, bo została dopuszczona do startu w klasie 600 na przykład Ducati Panigale V2. Mhm. Jest XR 750, też może pojechać w tej klasie. Ale mówisz o Panigale 959? Nie, V2. No V2 to było 959, o ile. 5.5 chyba to jest silnik. Chyba. Jeździłem tym motocyklem, no fajny sprzęt, powiem ci, naprawdę bardzo ładnie się zbiera, co prawda z dołu trzeba go kręcić w obroty, żeby ruszył. Fajny sprzęt i myślę, że Włosi przy tym swoim uwielbieniu do estetyki, no i do porządnego skręcania motocykla, mogą narobić zamieszania. No tak, no i narobili, bo większa pojemność to też większy moment, no i silnik V-ka, a właściwie to L-ka,
No ale zamieszania narobiła przy czterocylindrowych Japońcach. No i tu też trwają dyskusje znowu i znowu pojawia się ta sprawiedliwość, o której ostatnio w odcinku mówiliśmy, że próbują ją jakoś ucinać obrotami tam, że jakiś limit obrotów wprowadzają i tak dalej. No ale moment zawsze zostaje ten sam. No i jednak przy superbajkach na przykład w zeszłym roku V2 była bezkonkurencyjna, absolutnie. No dobrze, ale to pytanie, czy ta przypadłość dotyczy tylko Polski, że łączy się te pojemności w jednej klasie? Nie, to się wzięło z wyścigu z Mistrzostw Świata, ponieważ FIM, czyli Międzynarodowa Organizacja Motocyklowa, wprowadziła te regulacje bodajże w zeszłym roku, czy w 2022, a weszły w życie w 2023. A to ze względu znowu na to, że Europa wyeliminowała wszystkie 600 z rynku, normą Euro 5. No i nie było na czym jeździć, bo została Yamaha R6. R6 jest to kultowy sprzęt, miałem okazję trochę tym polatać i powiem wam, że lepiej mi się jeździło R6 niż R1. No i dokładnie tak jest, bo to co powiedział Damian, w RJ15 dokupić silnik nie ma, wpisujemy w Allegro i jest cisza. Natomiast komfort i przystosowanie, zresztą nie wiem, jakiś czas temu, parę lat wstecz rozmawiałem z Maginesem, który był w nadarzeniu na targach motocyklowych i siadając na jego motocykl, na którym się ściga na TT, pytam się go, że lewy sed jest wyżej niż prawy. On mówi, tak, to jest właśnie praca z mechanikami, to jest uszycie maszyny pod kierowcę, więc lepiej mi się jeździ, kiedy lewy sed jest wyżej, a prawy jest niżej, więc szczegółów jest mnóstwo po to, żeby dopasować, żeby mieć ten komfort i niekoniecznie, tutaj też chciałbym zaznaczyć, że niekoniecznie jazda do zdjęć, czyli na łokciu, jest wielu kierowcy, którzy jeżdżą, jakby połknęli deskę, ale mają maksymalnie bardzo dobre czasy, więc jakby ten styl to nie wszystko to, co widzimy na zdjęciach, że trzeba iść na łokieć, że trzeba iść na kolano, że trzeba tak jak Martinator, który pokazał nam, że trzeba jeździć w winklu na barku. Niekoniecznie ktoś ma całkowicie inną pozycję, ale bardzo dobre czasy i jest w czubie, jeśli chodzi o wyścigi motocyklowe. Ponieważ te klasy się troszeczkę przemieszały, to na zakończenie coś na temat litrów, już takich konkretnych litrów. Jakie sprzęty? No litry, to w litrach zostały prawdziwe litry. Tam już nie ma udziwnień, nie ma kombinacji. No i cała czwórka japońska dalej jest, bo oni normy, jeszcze spełniają normy Euro 4, także tego jest pełno. Doszli Włosi, oczywiście jak weszli Włosi, to zaczęli wieść prym w tej klasie. Swoją V4, no ale mamy R1, ZX10 Kawasaki, 1000RR, BMW 1000RR, Suzuki GSX R1000, chociaż mało popularny u nas w kraju, Aprilia jest, RSV, no i chyba tyle. Dobrze, czy to są motocykle nowe, czy można też z rynku wtórnego coś kupować i próbować to doprowadzić do ładu? Można próbować z rynku wtórnego, ale raczej nie zalecałbym jakichś starszych roczników, bo na to, że będą dostawać mega wpalnik, no i im lepszym stanie, tym lepiej, no to dłużej pociągną, także nowy, nie każdego stać na nowy, sobie zdaję sprawę, bo to jest ogromny wydatek, tym bardziej trzeba go jeszcze potem przebudować i włożyć drugie tyle. Także rynek wtórny jak najbardziej, do amatorskiego jeżdżenia mogą być i starsze egzemplarze, ale jeśli chcemy robić porządne czasy, to jak najnowszy. Ja wiem, że w tych materiałach dotykamy tylko tematu wszystkich tych motocyklowych podziałów w kwestii wyścigów, natomiast jeżeli macie ochotę zagłębić się w tych sprawach, zaglądajcie na stronę moich przyjaciół, jeszcze raz dla przypomnienia wyświetlamy tutaj ich adres, bądź też po prostu grzebcie jeszcze raz we wszystkich możliwych dostępnych źródłach od PZMOTU. No i do tego, co jest jeszcze bardzo ważne, zaglądajcie na wyścigi, pochodźcie między ludźmi, popytajcie, oni tam wam coś powiedzą na temat przygotowań, na temat tego, co można zrobić. Wkręcanie się w ten światek przez boksy, przez zaprzyjaźnienie się z ludźmi, którzy już jeżdżą, to też jest odpowiedni moment i odpowiedni etap do tego, żeby zapalić się do tej jazdy. W kolejnym odcinku kolejne ciekawostki związane z wyścigami motocyklowymi. Do zobaczenia. CVO, proszę Państwa, to już 25 lat. 25 lat modeli CVO. Tak, ćwierć wieku. Wyobrażasz sobie? Ćwierć wieku modeli CVO. Ale wiesz, to mogło wynikać z tego, że ludzie, którzy kupowali Harley'a Davidsona, dochodzili w pewnym momencie do wniosku, że chcą mieć coś wyjątkowego. Jest normalna linia, ale przychodzili klienci, którzy mówili, wiesz, nie chcę mi się dokładać tych wszystkich rzeczy, przerabiać, nie mam na to czasu. Od razu chcę mieć najwyższą półkę. I chyba tak powstało CVO.
Tak, to znaczy CVO powstało z tego, że motocykle Harley Davidson zawsze były przerabiane, były robione pod indywidualne zamówienia klienta i szefostwo Harleya doszło do wniosku, no dobra, klienci chcą zmieniać motocykle, to dajmy klientom najlepsze motocykle, jakie możemy dać pod względem zarówno osiągów, jak i malowania, wyjątkowe, które się nie powtarzają, tak? Będą wyjątkowe w każdym calu, ale przy zachowaniu wszystkich parametrów jakościowych fabryki. Wiesz, kiedyś na którymś zlocie, jakimś dużym zlocie harlejowskim zaproponowano taką zabawę, że jeżeli ktoś znajdzie dwa identyczne Harleye na tym zlocie, to dostanie nowego Harleya. I to, o czym mówimy, czyli możliwość uzbrajania Harleya w taką ilość części i dodatków, które można znaleźć w ofercie, no nie ma takiej możliwości, żeby dwa Harleye były identyczne, bo każdy ma inną wizję, każdy ma inne wymagania w stosunku do motocykla. Natomiast, tak mówimy, CVO dla mnie jest w pewnym sensie też pojazdem kolekcjonerskim, takim pokazaniem, że okej, wy macie to, ale tu jest CVO. CVO, ten napis, który znajdzie się nawet na siedzeniu, powoduje, że wchodzicie do zupełnie innego levelu. Tak, to znaczy to jest troszeczkę inna, można powiedzieć, że wręcz jest to odrębna rodzina, składająca się z motocykli. Ostatnimi laty były to motocykle w Europie, oferowane motocykle z rodziny Touring. W tym roku na przykład po raz pierwszy z okazji 25-lecia CVO pojawiła się także w gamie modelowej CVO Pan America. Z zupełnie innym malowaniem, dedykowanymi dodatkami, manetkami, kuframi, z czerwonym gmolem i ramami cząstkowymi, bo jest to konstrukcja samonośna. Czyli jakby Harley konsekwentnie realizuje i poszerza tę gamę. To nie jest tylko ta, to nie są tylko te touringi, tak? No, ale to też jest fajna sprawa, bo nie tylko malowania, nie tylko czerwony gmol, ale też zawieszenie i hamulce bywają różne w modelu podstawowym i modelu CVO. Tak, to zwyczajowo zawsze to tak było, że model CVO miał zawsze największy, najlepszy silnik, najwyższy poziom wyposażenia i tak jest teraz od ubiegłego roku. W ubiegłym roku pokazaliśmy nowe modele CVO, w których dalej mamy silnik z rodziny Milwaukee 8, ale jest to silnik o pojemności 121 cali sześciennych ze zmiennymi fazami rozrządu. W tym roku z kolei pokazaliśmy coś absolutnie fenomenalnego. Motocykl, który nawiązuje do serii wyścigów, gdyż w Stanach tymi wielkimi motocyklami, baggerami jest seria wyścigów King of the Baggers. Road Glide CVO ST ma też silnik o pojemności 121 cali sześciennych, natomiast ma ostrzejszy wałek rozrządu, nie ma zmiennych faz, ma 127 koni i prawie 200 Nm momentu obrotowego. Jest absolutnie fenomenalny, zjawiskowy. Jest to bardzo fajnie, muszą wyglądać takie wyścigi, kiedy ludzie piłują trochę wydechami, trochę czymś, co jest najniżej położone w motocyklu. To też specyfika tego sprzętu. Myślę, że do tych wyścigów są troszeczkę przerabiane. No oczywiście, bo tam jeździmy motocyklami absolutnie totalnie wyczynowymi. To jest troszeczkę tak jak samochody, tak? One samochody z serii chociażby, nie wiem, NASCAR czy DTM wyglądały jak seryjne auta, tak? Ale z seryjnymi auta nie mają nic wspólnego. Harley odnosi sukces już od kilku lat. Zespół fabryczny Kyle Wyman wygrywa z roku na rok. Ale jeżeli popatrzymy na zawieszenia, jeżeli popatrzymy na elementy przeniesienia napędu, no to jest w pełni profesjonalny wyścigowy sprzęt. Niemniej jednak w CVO nawiązujemy do tego. To znaczy na przykład w modelach CVO mamy upside downa w pełni regulowane z przodu i z tyłu. Mamy tarcze hamulcowe z czterotłoczkowymi zaciskami Brembo o średnicy 32 mm. W Road Glide CVO ST mamy także w pełni regulowane tylne zawieszenia zrobione we współpracy z Olinsem, który dostarcza jakby zawias do motocykli wyścigowych, do zespołu fabrycznego. Także te nawiązania są, ale nie zapominamy także o komforcie, czyli pełne multimedia, super system audio Rockford Fosgate, podświetlane wszystkie przełączniki. Chodzi też o to, żeby jak wsiądziemy na ten motocykl, żeby te jak odwiniemy manetę było, ale żeby komfort też został zachowany, jak na Touringa przystało. Profesor Igor, kiedy testował jeden z modeli CVO, powiedział, niech to licho, to naprawdę zupełnie inny sprzęt, chociaż i te podstawowe, bo też jeździł podstawowymi modelami, sprawowały się bardzo dobrze. Czy
Na zakończenie, czy seria CVO jest limitowana i w jaki sposób? Na ile motocykli? Nie mamy limitowanych, są dedykowane, limitowane edycje, które wychodzą mniej więcej w połowie roku. Natomiast co do zasady CVO jest limitowane i także w ogóle cały proces sprzedaży CVO jest zupełnie inny niż każdego innego motocykla Harley Davidson. Nie ma, żeby dostać motocykl CVO, należy złożyć zamówienie i cierpliwie poczekać w swojej kolejce te 2-3 miesiące, aż on spłynie ze Stanów Zjednoczonych. Rzadkością są modele takie jak na przykład ten, który stoi w salonie. Przeważnie jest to wynik tego, że nie wiem, klientowi niestety, ale życie pomieszało szyki i musiał zrezygnować, bo przeważnie są to motocykle oferowane tylko i wyłącznie na zamówienie indywidualnie dla klienta. CVO brzmi dumnie. Dziękuję Ci, Marcinie. Dzięki, Ostry. Hubert uchodzi za człowieka, który jak spotyka się z ludźmi jeżdżącymi na polskich zabytkowych motocyklach, to wie. Zwykle wie bardzo dużo na ten temat, ale postanowiłeś odwiedzić Leo, przyjaciela z Nornicy Pruszków. Jak to Leo stwierdził, twój pojazd rzucił palenie. To jest tradycyjna sytuacja. Zawsze jak przyjeżdżam, to mówi Lurek, że przyjechałem, ale już nie odjadę. A wiesz, może to jest taki wybieg z twojej strony, bo bardzo lubisz Megi i Leo i może chcesz po prostu z nimi dłużej zostać i udajesz, że ten sprzęt nie chodzi. Niestety nie. Słuchaj, ale coś padło. Grzebałeś dosyć mocno w zapłonie. Widziałem śrubokręt wsadzony w cylinder, czyli szukałeś 3 mm przed górnym martwym punktem. Czy tam ile ma jawka? Bodajże 2, coś takiego, z tego co pamiętam. O wiele się nie pomyliłem. To jest 200 ogar, który ma jakieś napisy 1,4 kW. Tak, 1,4 kW, bo to jest już po, że tak powiem, takim liftingu Rometa, bo wcześniej nie było tej naklejki, był tylko z tyłu napis ogar 200 na błotniku tylnym. A po 87 roku zaczęli naklejać te naklejki 1,4 kW, co oznaczało, że pojazd ma te 2 konie, 2,5 z tego co pamiętam. Fabrycznie jawka miała 3,5 konia. Ale była tutaj tak trochę skastrowana. Tak, Czesi przysyłali nam silniki, a my żeśmy blokowali dłuższe kolanko, jak się nazywa ten, no, w gaźniku, dysze. Kolektor sący, także było parę takich przeróbek. No i teraz są usunięte wszystkie w tym akurat egzemplarzu. Czyli nie masz prawdy napisanej, masz więcej niż 1,4. Tak, mam więcej, tak. Ale na gumę staje? No, powiem szczerze, ma moc, ale niestety gaźnik trochę nie domaga, będę musiał zamówić nowy, współczesny, bo akurat wiem, które są dobre, a które złe i powinien po tym już naprawdę super latać. Hubert, wiesz, to jest tak, że szef z bosy chodzi, ty tam doradzasz ludziom, pomagasz restaurować sprzęty, ale jakoś ten twój rzuca palenie dość często. No, ja mam bodajże chyba z 10 motocykli, motorowerów. Obecnie na chodzie jest półtora, ale no, że tak powiem, będę sobie starał sukcesywnie wszystkie, że tak powiem, zrobić, czy to za pomocą swoich rąk, czy tam pytając się kolegów z klubu. Ale przepraszam cię, ty musisz pytać kolegów, jak naprawić motorower? Jestem bardziej teoretykiem. Aha, ja rozumiem, bardziej teoretycznie podchodzić do sprawy, już grzebanie to inna bajka. Teoretyk to też jest niezłe podejście do sprawy, ale widzę, że teoretycznie podchodząc do tematu zapłonu w tym sprzęcie, jednak łapy tam wsadziłeś. Tak, no nie ukrywam, no trochę coś tam potrafię, ale no staram się, cały czas się uczę, żeby jakoś to mi wychodziło, staram się coraz mniej korzystać z pomocy kolegów typu Leonard, Megi, a jak wychodzi, no to różnie. Wiesz, Kuber, bo to jest też taki pojazd w twoim przypadku, który poprawia kontakty międzyludzkie, bo ty masz ambitny plan, żeby podjechać, zajrzeć do ludzi, on się tam psuje, w związku z tym masz czas na to, żeby porozmawiać, bo zawsze przy grzebaniu w silniku ktoś poradzi, do tego wszystkiego możesz prowadzić bardzo głęboką konwersację na tematy czysto życiowe i potem jak już uda ci się go ożywić, podjedziesz do następnych znajomych, tam znowu się coś rozsypie i znowu będziesz miał okazję konwersować z kolejnymi osobami. To naprawdę bardzo sprytne, wiesz, powiem ci, podejście do sprawy. Zatem te pojazdy budzą bardzo dobre emocje, po pierwsze na drodze, bo ludzie lubią oglądać takie pojazdy jadące, dymiące nieco, a z drugiej jednakowo strony
lubią, kiedy do nich przyjeżdżasz. Z tego co wiem, to i Maggie i Leo bardzo cię lubią, chociaż czasami mówią, że zbyt często rzuca palenie twój pojazd pod ich domem. Hubercik, powiedz mi jeszcze, bo mówiłeś, jakaś fajna historia jest związana z tym pojazdem. Ja za tym Marowetem chodziłem bodajże 3 lata. Bo bardzo chciałem mieć Ogara 200. W planach mam w ogóle, żeby był, bo mam plan mieć wszystkie Romety w srebrno-niebieskim metaliku. Były takie. No i ten pan prezes klubu, Ryszard, powiedział mi, że ma Ogara 200. Ja już w oczach miałem go przemalować na srebrno-niebieski metalik, tam oddać do malowania. Ale mówię, dobra, to pan wyśle mi zdjęcia. Czekałem tam 2 tygodnie, patrzę, nie będzie malowany. Nie będzie malowany, bo to jest bardzo rzadki kolor, metalik tabakowy z 88 roku. Tylko w 88 roku wychodziły takie romety, były motorynki M2, które też miały ten kolor. Z tego co wiem, to dorobienie takiego lakieru to jest koszt około 3000 zł na motorynkę. Ale to widzisz, to jest jednym słowem strzał w dziesiątkę, bo z tych niebieskich wybijać się ten tabakowy metalik i on rzeczywiście jest nieosiągalny. Wiesz, jakbyś miał w tej chwili go polakierować, obawiam się, że te 3000 zł na lakier mogłoby przekroczyć wartość pojazdu. Tak, niestety tak, ale no, jest zachowany w naprawdę fajnym stanie. Co prawda nie miałem czasu za bardzo przy nim grzebać, bo to nie mam warunków do tego, ale on niestety nie miał trochę czasu ani miejsca, żeby móc tam pogrzebać w garażu, ale Rafał, którego już znamy między innymi z dwucylindrowego Rometa, postanowił, że trochę mi pomoże i mi zrobi tego Rometa. Wiesz co, Rafał, jak się do niego zabierze, to wyjedziesz z dwucylindrowym Ogarem 200, z 2 cylindrami, bo on ma tak niespokojne ręce, że zaraz zacznie grzebać w tych rzeczach. W związku z tym dwucylindrówka, wiesz, myśmy taki challenge ustalili z Michałem z Vintage Garage i ogłaszaliśmy go. Zresztą jeszcze raz Państwu to proponuję. Jeżeli macie coś, co jest 50, albo było 50, może być nawet już teraz 2-cylindrową setką, ale opartą o polskie konstrukcje i twierdzicie, że jesteście najszybsi, to jak już zrobi się cieplej, zrobimy taki wyścig na lotnisku. Stanie dwucylindrówka naszego przyjaciela, stanie do tego bardzo podkręcony sprzęt Michała z Vintage Garage. Może do tego czasu ty sprokurujesz jakiś silnik, którym będziesz mógł stanąć do zawodów. Osobiście wolę oryginały, ale Rafał ma już plan na jawkę w fałce. No to może być groźne. Dobra, dzięki ci wielkie. Życzę ci tego, żebyś zdążył zjeść obiad, wypić 3 kawy. I jeżeli się okaże, że jeżeli wieczór cię nie złapie, to wrócisz. Mama światła? 1,5. To może dotrzesz do domu w należytym stanie. Dzięki ci wielkie, Hubercie, i życzę powodzenia. Dziękuję.